Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czasami okazuje się, że ktoś jest dla nas ratunkiem całkowicie niespodziewanie. A czasami okazuje się, że to, co widzimy, jest tylko pozorami. W związku z tym mam dzisiaj dla Ciebie historię. Pewnego razu malarz w wypadku stracił dłoń i był załamany. Po prostu stracił sens swojego życia. Kiedy wychodził ze szpitala i wiedział, że już nigdy więcej nie będzie mógł chwycić pędzla i nie będzie mógł malować, to postanowił, że popełni samobójstwo. Więc wychodząc ze szpitala, udał się do najwyższego budynku w mieście, otworzył okno, stanął na parapecie, gotowy, by skoczyć w dół. I wtedy w dole zobaczył człowieka. Człowiek ten nie miał 2 rąk i tańczył na krawężniku. I on sobie pomyślał, ja nie mam 1 dłoni. Ten człowiek nie ma 2 dłoni i tańczy. Nie, no to być może jest jeszcze jakaś szansa dla mnie. No i postanowił, że nie skoczy w dół, a zejdzie i odnajdzie tego człowieka. Zjechał w dół, wszedł między tłum ludzi, no i nie trudno było mu znaleźć osobę bez rąk. I mówi, słuchaj, ja chciałem popełnić samobójstwo. Zobaczyłem Ciebie, jak Ty tańczysz na krawężniku, jaką Ty masz radość w sobie i postanowiłem, że będę żył. A człowiek bez dłoni mówi, ale ja nie tańczyłem. Ja starałem się podrapać w tyłek. Co z tej historii weźmiesz, to Twoje. Miłego dnia.